Okej, po tym niestety przydługim wstępie witam Was bardzo serdecznie na live'ie z gry Company of Heroes. Witam Was oczywiście razem z Sajgonem. Cześć! To ja. Dokładnie. I po tych, no, na szczęście udanych próbach skończyło się wszystko dobrze. Zagramy sobie oczywiście w multiplayera. Także co, Sajgon? To samo, co wczoraj mi pokazywałeś, także... Proszę? To samo, co zwykle. No, powiedzmy. Także wbijaj. I zrób ten pokoik. To machniemy sobie tutaj. No i co? I dzisiaj będę miał dla Was do rozdania dwa kody do dodatku Company of Heroes. Także jeżeli kogoś to interesuje, ktoś posiada pełną podstawową wersję gry, to jak najbardziej taki kod może otrzymać. A w jaki sposób, to się jeszcze, Sajgon, zastanowimy, nie? No. Może coś trzeba będzie... Zobaczymy, czy będziecie musieli tańczyć, czy tak, coś. Tak, czy jakąś pioseneczkę. No. Tylko jakąś pioseneczkę może zaśpiewać. To co, Brytyjczykami, nie? Ja wezmę Amerykan chyba tym razem. Dobra. Zrobimy mieszankę międzynarodową. Tak. Ojej, tutaj cały czas moje zero spamuje o dołączenie do multi. Zagramy innym razem. Na razie gramy sobie z Sajgonem, a we trójkę możemy zagrać innym razem. Na razie to będzie stream poświęcony temu, o czym mówiłem wcześniej i tak jak to było przez cały czas mówione. To co, ja tutaj łapkuję do góry, jestem gotowy. Powiedziałem łapkuję. Patrzę, jakie no. Mapki są. Ej, ustawiam gotowość i dupa. Bo ja mapę zmieniam. Oha! Cwaniaczek. No ale jak chcesz, to startujemy. Dobra. Jak widzicie, przeciwników mamy na poziomie łatwym. Są 4 poziomy trudności. Ten jest najniższy, ale graliśmy wczoraj z Sajgonem spotkanie właśnie... Tak samo mniej więcej to było, wyglądało, tylko że Sajgon był też Brytyjczykami. No i wyobraźcie sobie, że naprawdę na tym poziomie mieliśmy wielkie problemy z pokonaniem przeciwnika. Także gra naprawdę jest wymagająca. Sajgon, ty nie grałeś chyba długo, nie? W Company of Heroes. Nie, nie, aż nie tyle, żebym mógł coś mówić na ten temat. Okej, no także, no zobaczymy, co tutaj się podzieje. Ty się chyba jeszcze wczytujesz, widzę. Ty też, u mnie. O, już nie, fuck. Zostałem sam. Może tak, zapytam się Was, kto z Was posiada klucz właśnie do dodatku. Jak ten dodatek się nazywa? To jest Chwała Bohaterom, tak? Tak, dokładnie tak. Właśnie, kto z Was posiada podstawkę i kto miałby chrapkę na ten dodatek? Zobaczmy, czy ktoś będzie chętny i czy ktoś będzie posiadał generalnie, nie? Dobra. To mój drugi mecz na multi i zaczynam od tworzenia porucznika. I zajęcia amunicji. I zajęcia amunicji, dokładnie tak. Ach, ale to przewidziałem. No musimy, Sajgon, kiedyś się zmierzyć, wiesz, na 1 na 1. Chyba są takie możliwości, co? Są, ale nie wiem. Masz szansę dużą, bo ja... W strategicznych grach nie jestem zbyt dobry. No to nie o to chodzi, po prostu dobra zabawa by była, tak? Dobra, mam porucznika. Tutaj jeszcze powinienem móc wybudować... Właśnie, wóz wsparcia. Okej. Bardzo ważna jednostka. Szczególnie o Brytyjczyków. Dobra, coś tam się robi. Widzę, że wgrałeś tą samą mapkę, co graliśmy wczoraj, tak? Tak, chociaż będzie wiadomo, co tu gdzie jest. W sumie chyba jest najłatwiejsza do obrony. Czekaj, Flaku napisał, jak wygram klucz do dodatku, to podstawkę też będę posiadał. Tutaj też widzę, że ktoś napisał, że też ma podstawkę. Dark Spec odpada, nie ma gry. Abram sprzedał kompany. No jak on tak mógł sprzedać? Dobra. Przejmę jeszcze jeden punkt. Ten wóz, mam nadzieję, że zaraz mi się zrobi. Czekaj. O, jest. Dobra. To przemieszczam go teraz. Czekaj, gdzie ja tutaj ostatnio stałem? Na którym to by było moście? Ach, tutaj. Dobra. Podjadę tutaj. O, jestem pod ostrzałem. Uciekajcie! Ratujcie swoje życia! W trakcie jazdy mógłbym robić kapitana, czy niekoniecznie? Nie, bo nie, przemieszczam ten bus. Musiałby się zatrzymać, tak? Tak. No tak myślałem. Tu widzę, że Sajgon już całkiem nieźle sobie pociska. Ja uciekam, bo do mnie strzelają. No ja się kieruję w to samo miejsce, co wtedy. Okej. To co, ty bierzesz południe, ja biorę zachód, nie? Tak, jak zwykle. Dobra, no jak zwykle, jak drugi raz. No to jak zwykle. Poprzednim razem, no tak. Początek jest trochę taki bardziej... Ej, co jest? Czekaj, bo wóz wsparcia mi się rozłożył. Ja chcę go przewieźć, przetransportować właśnie w to miejsce. Dobra, moi ludzie też już biegną. Czas zacząć coś budować. Stanowisko trzycalowe moździerza. Ono się dobrze sprawdzało, pamiętam wczoraj tutaj gdzieś jakie wybudowałem. Okej. Niech rozbudują. Właśnie. Że mogę teraz posterunki stawiać na flagach. Okej, rozbudowuję moździerz. O właśnie, tego wcześniej nie mogliśmy, nie? Bo Brytyjczycy tego nie potrafią. To jest punkt obserwacyjny i on utrudnia przejęcie bazy przez przeciwnika, nie? I ten polepsza wydobycie amunicji w tym przypadku. Dobra, rozstawiam się tutaj moim wozem wsparcia. I pierwsze co zrobię teraz to chyba kapitana i żebyśmy mogli od razu Shermany używać, nie? No możesz tak zacząć, tylko że wiesz, są drogie rzeczy, paliwa nie ma. Damy radę. Paliwo jest drogie, może tak. Stanowisko karabinu jeszcze, Vickersa rozstawię, on też się dobrze tutaj sprawował ostatnio. Okej. Kurczę, ja wczoraj poszedłem we wsparcie artylerii królewskiej. Chyba tak zostawię, co? Bo artyleria się przydaje, zdecydowanie. O, zawsze się przydaje. Okej. Dobra. A, tu rozstawię jeszcze jedno stanowisko karabinu. O tak, dobra. Jak tam Sajgon? Co tam u ciebie? U mnie spokój. Ale żeś już ich narobił. Ja pierdzielę, ja to idę w budynki. Ja nie mam nawet co budować, wiem. Ja mogę tylko worki z piaskiem przez most przesunąć i tyle. Dobra. Pierwsze rozwinięcie. Oficerowie obserwacyjni umożliwiają porucznikom i kapitanom wyzywanie ostrzału. No właśnie, to jest to, co ja lubię najbardziej, co mi się najbardziej podoba. Okej. Właśnie, przecież będę mógł snajperów robić. Trzeba korzystać od razu. Okej, moje drugie stanowisko dowodzenia też postaram się przetransportować w drugą stronę. Dobra. Ach, amunicji mi brakuje. Haubice chciałem postawić. Taki cwany jestem. Dobra, co by tutaj... Nie, to za drogo kosztuje wasze rozwinięcie na razie. Trzeba poczekać, aż będzie w końcu więcej ammo. Dobra, przyjeżdżam tutaj tym moim drugim wozem. Sztabowy wóz. Ja robię moją ulubioną część Amerykan. Spamuję mosty obroną. Przeciw bariery to są te zapory przeciwczołgowe. A, to jest dobre, no. Czekaj, moi już ci strzelają. Mości strzela, no właśnie. Ale oni jeszcze ten... Przez rzekę na południe strzelają, wiesz? Pakują. Nie zdaj... A, bo oni postawili ten... Posterunek. Na fladze też. Dobra, i oni próbują go rozwalić. Trochę strzelców. Przydałby się lekki czołg jeden. Nie, to ja zaczekam z tym wszystkim, żeby móc postawić tą haubicę. A póki co, to mogę rozstawić co najwyżej miny na moście. O! To jest dobry pomysł. I co jeszcze mogę zrobić? To nie. Saperzy, saperzy. Ojej! Już jest ostrzeliwanych mam. Ale wytrzymam, utrzymam pozycję. Motocyklem tu podjechał. Skubany. Na Harley'u wjechał. Dobra, uciekam. Dobra. Ustawimy sobie tutaj worki. Okej. Destroyed a German target. Dobra. Ajku. Jak weźmie się, zaznaczy się za dużo tych ekip, to później ciężko jest ich rozstawić za tym. Wezmę tak sobie drużynę strzelców. No, o właśnie, tak. I drugą drużynę strzelców. No tutaj jestem w miarę... No nie, ten idiota tam pobiegł. Kurczę, jakiś moździerz do mnie tutaj pakuje, wiesz? Moździerz już? No, no jest. Na wyspie. Nie dosięgnę do niego nalotem, chociaż? Czekaj. A strzelasz już do niego? No, ostrzeliwują tutaj, ale z karabinu maszynowego tylko. Wiesz co, nalot tutaj zrzucę. Oni na moście, ich jest dużo na moście. Oho, rzeczywiście. Zobaczymy, może kogoś tam trafi akurat, nie? Czekaj, tu jeszcze ja zrobię nalot myśliwca, bo mam. On tu nie chce odstrzelać. Gdzieś niecelnie. Bo tam dosyć niebezpiecznie się zaczęło. O Jezu, ile z tego przyszło. No, trochę ich się tu zbierało. Dobra. Jadę tutaj lekkim czołgiem Stewartem. Podjeżdżam pod most. Albo w sumie ten. Podrzucę ci snajpera, bo na razie u ciebie siedzą wszyscy wrogowie. Dobra, przydaliby się jeszcze saperzy. O kurde, trafia do mnie. O kurde, skąd? A tam, ciągle tam siedzi. Jakiś na dole jest, no snajper nie dostrzeliwuje. Przejdę się do niego snajperem, może przeżyje. No, aha, i ten snajper jest niewidoczny, tak? Tak. Przyczajony. O! Dobre, dobre. W jedną głowę dostał, ale jeszcze dwie zostały. O nie, o, na razie... O, teraz mogę. Dobra, przydałoby się jeszcze trochę ekipy strzelców. Dobra, jeden moździerz rozwalony. O! Celny, kupa. Gdyby moi tak umieli strzelać. Kto to biegnie? A, ten. Lekarz. Zabieram twojego snajpera, może go się jeszcze leczy. Ratuj mnie! Jest niewidzialny. Niewidzialny włóknie się, przynajmniej ja tak widzę. Cholera. Potrzebuję saperów. A ty możesz podleczyć mój czołg na przykład swoimi saperami? Tak, tak. To weź mi podlecz tego. Zdążę. A nie, zdążę, bo nie... O! Się trochę dzieje. O kurde. Początki zawsze są ciężkie. Ja pierdzielę, czym oni tu podlecieli. A miałem już zrzucać tam artylerię, ale nie ma sensu. A i pali mi się ten sprzęt. Trzeba go szybko naprawić. Czy ja tutaj coś mam jeszcze? Nie mam. O dobra, twoi ludzie naprawili już prawie, nie? Mam nowego snajpera. Cholera, potrzebuję, wiesz, wybudować właśnie coś cięższego, na przykład działo Bofors, nie? Mhm. To się przyda. No, 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 no. O, dobra, może być tu. To u mnie teraz zaczęli jeździć. Chyba nic. Cholera, skasują mnie zaraz. No co za cwele. Ja się z nimi tak sprawdzić to nie będę. Teraz odwrócimy ten. O, pięknie. Okej. O, to niż takimi sprzętami przyjeżdżają. Coraz ten łatwiej jest trudniejszy. Wow, cofaj się. Fuck, jakbyś mógł tutaj ten, mojego stewarda poprawić troszkę, ja tutaj wyślę też moich techników, saperów. O! Jeden przetrwał. Jak coś to działo jest gotowe już, nie? Okej, widzę. A, jeszcze jedni saperzy by się przydali. O, i rozwalą mi zaraz działko. A, no i rozpieprzyli, dobra, trudno. To się zaraz naprawi. Dark Spec pyta się, czy będę robił coś na 1500 subów. Nie, raczej na pewno nic nie będzie. Chyba że będzie jakiś tam... Chociaż teraz no, pojawi się na kanale właśnie więcej konkursów. Między innymi niedługo właśnie z The Settlers Online. Taki troszkę większy i bardziej zorganizowany, ale to niedługo będzie zapowiedziane. O cholera, co tu się dzieje? No dobra, moje działo już tutaj rozpyla ich. Dobra, robię tam nalot i wchodzę moimi strzelcami. Okej. Ja mam... Kurde. Ma tutaj Stuga, ale Stuga powinienem sobie poradzić. Czołg mi się pali. Miotaczem ognia mnie podpalił, kumasz? Aj, muszę się wycofać, nie ma sensu. Overwatch abilities have been passed down the line. Party able to cover killings. Dobra, podjedźcie tutaj tylko cwaniaszki, to zobaczycie co na was spuszczę. Dobra, tutaj go ustawię jakoś tak. Idzie tak trochę chyba oporniej niż wczoraj, co? Czy mi się to wydaje? Oni bardziej opór stawiają. Jakoś dużo ich jest tutaj strasznie. No. Dobra, ja tam muszę koniecznie postawić jeszcze jakieś potężne działo. Najlepsza by była ta haubica, zobaczymy zaraz czy się uda. Twoimi technikami, jakbyś mi tutaj posmyrał pod stanowisko karabinu, to byłbym dźwięczny. Co tu pakuje? A ten co jakiś kamikadze biegnie przez most? Ale ziom. Nie, oni już wiedzą, że przegrali wojnę. Robią wszystko tylko. Wysyłałem wszystkie jednostki, wiesz. Ostatnia nadzieja. Aha. Dobra. To co? To ja wybuduję chyba coś, jak się uda. Tak, stać mi już. Stawiam haubicę. Na tym wzgórzu ona będzie troszkę trudna do utrzymania, ale mam nadzieję, że się uda. A co, ja już nie mam dowódcy? Nie, no mam dowódcy. Czy zginął? Nie, jeszcze nie zginął. Dobra. O kurczę. No to się dzieje. Co by tutaj jeszcze na ten? Wyślę mój oddział kamikadze. Zerknę tam do ciebie, co się dzieje. O, to widzę, że konkretnie się zabezpieczyłeś przez ten most. Nic nie przejdzie. A, tym razem miałem czym chociaż. Tylko, że na tym moście jakoś pusto. Dobra, działo stoi. A. No stawiać, 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 dokończyć ten. No gdzie wyjdziecie? A co oni tacy osaczeni? No bez przesady. Spanikowali, jeden karabinek do nich strzelał. O. Artyleria załatwiła sprawę, nie? Musiałem swoich uspokoić, wiesz. Dobra, wóz dowodzenia sił pancernych robię. Jak już pojawi się Sherman, to mają ciepło. Panie kapitanie, z tego pistoletu to tu możesz sobie... O nie! Co? Załatwili mi kapitana! O! No. O stary, ale jak haubica daje. SDKFZ234 stoi naprzeciwko. Oberwał dwa razy, już nie ma pół życia, nie? Wycofać się, wycofać się. No tu macie, kurczę, za czym się chować, a wy idioci stoicie gdzie? Dobra. Co ja tutaj mam? Haubica zamontowana na lekko opancerzeniu K2 Shermana. Dobra. A jak nie ma kapitana, to słabo, ale zaraz go zrobimy. Ready for order, sir. No matter the weather. Chyba spokój, nie? Tak, jakoś już się uspokoili w końcu, zrozumieli, że nie ma tu szaleć. To mnie też spokój, tylko raz byli. No i spokój się skończył. A mnie dalej jest spokój. Dobra, muszę tutaj trochę przetrwać. O, nie zauważą, nie zauważą! A, pięknie, pięknie! No i co, spieprza się raz, czołgać się szmaty! No i dalej, dalej! Artyleria, dalej! A, moi technicy, znaczy technicy, kurczę, nie wiem czemu na nich tak mówię. Saperzy zdążą przy okazji naprawić chaubicę. Ona jest w takim troszkę, no, ciężkim miejscu. O, już podchodzą. Dobra, rozstawia się mój wóz dowodzenia sił pancernych. No to się zacznie. Łożesz w mordę. On to robi. No, robię. On chce ich zabić. No dalej, dalej, dalej. Naprawiać go, naprawiać. Dobra. Coś tu uszkodzone jest? Nie. Wszystko się trzyma, gites. Przydałoby się jeszcze coś... O, na przykład tak. Dobra. No dawać te druty, dawać druty! Okej. Mam limit populacji osiągnięty. Ja też. Ja też... A nie mam jak sobie teraz zabić kogoś. Dobra, chwila ciszy i spokoju. Poświęcę ich, zrobię szturmy działem. Szturmy działem? O, jak naprawili tego skida tam. No, zaraz zobaczymy, czy tutaj coś można zrobić. Tak, mogę zadziałać. A, niespodziankę i będziecie mieć, cwaniaczki. Niespodzianka! Mam nadzieję, że trafię w coś, bo tam mgła wojny jest. Już czekam, co się tam stanie. No właśnie w tym problem, że... O. No dobra, zadziałało nareszcie. O, ależ pięknie. No, trafiać, trafiać, cweluchy. Dobra. Zrobiło mi się miejsce na czołg. No ja niestety mi brakuje. Straciłeś armatę, straciłeś armatę. Co ty? No. Przejmę ją. Dlatego mam miejsce na czołg, bo tak bym nie miał. Spróbuję ją przejąć. Dobra, jest moja. I wycofać. Okej. Co to? Moździerz tak daleko? Dobra, to niech stój tutaj. No nie dać się zastrzelić, panowie. Strzelców tam trochę bliżej, okej. Tutaj widzę, mam jeszcze jeden oddział strzelców. Też tam nieco bliżej. Dobra. Sherman! Ja mam swoje Shermany. A jakim wujem ty masz Shermana? No ja mam zwykłego Shermana. Aha. Amerykańskiego. No, amerykańskiego Shermana M4. Rozwalili mi czołg. Ale to wiesz, że to się źle dla nich skończy, nie? No. To się źle, bardzo źle dla nich skończy. O, tak. Jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. Trzeba zrobić eksperyment naukowy, faszystowski. Zaraz to zrobię, tylko muszę ulepszenie skończyć w czołgu. Dobra, poza tym chyba wszystko u mnie sprawnie działa. Tu można działo Bofors podreperować. Oh, śmiesznie to wygląda, jak saperzy coś naprawiają, nie? Bo to strasznie z daleka tak robią. Tak, jeszcze palnikami. Mhm. Nieważne co naprawiają. O, co to jest? To jest przeciwminą. Ale podobno też można tym kosić piechotę. Zarąbiste. No jedziesz tym walcem, jedziesz. O ja pierdzielę! Ale maszyna. Ale maszyna, normalnie ty. Mielimy wszystko. Rolnik. Jesteś rolnik zawodowy. Sam zapładniasz swoje krowy, jak to mówię. Też nie ma piechoty, nie można kontentować. No zaraz zobaczymy, czy oni się tu przypadkiem nie chowają gdzieś. O kurde. Nie działa to. Ale tego dziadostwa tam czeka na mnie. Wszystko tylko nie piechota. Panowie, spokojnie, klucze będą rozdane, ja cały czas o tym pamiętam. Tym się nie przejmujcie. O kurde. O, moździerze we mnie ładują. Odwrót, na wstecznym. Jak tam stoisz? Ledwo. A, bo moździerze mi najwięcej zrobiło. Już wysyłam ekipę naprawczą. O, to czekaj, to ja może wyłączę strzał, żeby nie pokosić swoich. No, wyłącz. O, na wstecznym, bezpiecznie. Powinni zacząć naprawiać już. Mhm, naprawiają. Ach, moja armata się ledwo trzyma. Czemu oni tu podjeżdżają? Wóz pancerny. Te moździerze ciągle strzelają. Mój czołg, muszę go wycofać. Straciłeś tych, saperów. No widzę. Zaraz już zrobię. Boże, snajper. Moździerz. Zdjął. O, tak. O, tak. Nie, on wyjechał. Nie wyjechał? Nie. Się wystraszyłem. On dopiero wyjedzie. O wiem. Tak, o tak. O kurde. Takie rzeczy tu przyjechały teraz. Ogień, panowie, ogień! O fuck! Moździerz tutaj ostrzeliwuje mnie. No i już. Chciałem potestować na piechocie Shermana, to już nie ma piechoty. Ja tam zaraz sprawę załatwię, także się nie martw. Mhm. Nalot im tam zorganizowałem. O, co tu się dzieje? Czym oni tu jadą? Znowu kamikadze. Jaki kamikadze? To co nie jedzie? Dobra, rozpieprzony. Aha. Ale rozwali mi pół stanowiska. Czekaj, jeszcze ja zorganizuję. W ogóle moździerze nalot. Tutaj dolatują, nie? No ja rzuciłem nalot na ten, zobaczymy co to będzie. O, dobra. Nawet uszkodziło skubra. Widok teraz stoi, główny dział uszkodzony, silnik rozwalony. Chłopacy, dołączyć się do ofensywy! Ale tutaj się robiło. Shermany górą! A tak szczerze to się cofam. Tak, to tylko pokazówka była. Tak. Teraz trzeba uciekać. Muszę się przede wszystkim naprawić. Cholera! Te moździerze mnie naprawdę tutaj zaczynają denerwować. Masz tego Shermana? Dobra. To ja produkuję jeszcze jednego, to pojedziemy na 3. Okej. Ja już niestety więcej nie będę miał i tak, więc możemy. Potem najwyżej wyśle się atak kamikadze, wszyscy zginą i będzie cała armia Shermanów. Tutaj chłopaki piszą, że mają jakiś problem na live'ie, ale ja na przykład mam drugi komp na radiowego neta i powiem wam, że śmiga mi to wszystko elegancko, także odświeżajcie stronkę i ewentualnie zażalenia do producentów, do dostawców waszych łączy internetowych, bo widzę, że tutaj wszystko super działa. No szybciej, szybciej ładować się. Dobra, ostrzelam ich jeszcze ostrzałem tutaj artyleryjskim, jak się uda, chociaż to niespecjalnie jest dobry zasięg. A na jeden wóz to tak średnio ich wysyłać. Tam niżej jest przeciwpancerny. Ja się cofnę. No i Shermany nie mogą sięgnąć, takiego kulasia tam. Ciekawe jaki ma zasięg. O, mój Sherman już tam ładuje. No, mój Sherman ma tam. A mój jeszcze nie wie, że w ogóle coś jedzie. O, teraz można by ten... Ja wysłałem, to jest swój nalot. Mały nalocik zrobić. Mój doleci pierwszy. O, piękne. Ale go trafiłem. Tylko kurde, chyba mi zestrzelili, zanim skończył nalot cały. Ja tu podjeżdżam drugim moim Shermanem. Ty? Ja jeszcze poprawiam nalotem zwykłego myśliwca. No i akurat piechotę się trzeba odsunąć. Ostrzał. A, wyskoczenie tylko. Te myśliwce to nigdy nie trafiają. Dobra, drugi Sherman na miejscu. Teraz niech spróbują. Geniusze motocyklami tylko zaprztalają, nie? O. Taki fajny motor był. Saperzy się przydadzą. Działo się przydało rozwalić, zanim wiedziemy tam. Co? Mówię, to działo przeciwpancerne by się przydało rozwalić. O fuck. Marder 3. Właśnie, przecież ja mogę zwiady wysyłać. Gdzie by tu sobie zwiadować? A tu w tą stronę. Ach, muszę wycofać Shermany. Czemu oni dzisiaj tak aż tutaj mogą, wiesz? Aż tutaj dolatuje pocisk moździerzowy, to dziwne. Bo to są jakieś inne moździerze. Na pojazdach, one mają większy zasięg. Bo wiesz, nawet tej linii obrony nie mogę utrzymać tak, jakbym chciał, nie? Mhm. Ej, co jest? Co to do mnie ładuje? Za mało zasobów. Cóż, właśnie te zasoby też tak powoli przybywają. Shermany naprawione. No to ustawiamy. Zrzuciłem ci zasoby koło wozu wsparcia, tylko nie wiem, czy będziesz mógł je podnieść. Teraz zobaczę. No, tak wyglądają te wyczyny. O, fajna opcja w ogóle, że jest coś takiego. Możesz to podnieść? Tak, mogę, z saperami. O, to dobrze. O, świetnie, dobra. Ło, ale dostałem. Jeszcze dorzucili broń gratis. Kto to będzie używał? Kurde. Mój ci tam komenda. Spróbuję go ostrzelać moim nalotem, może wystarczy. Zresztą drugie rzeczy są, ale... Moje Shermany dostają i to nieźle. Muszę je wycofać. Niby go uszkodziłem, niby się wycofał, ale... Atakowany kto? Gdzie? A, myśliwiec. No nie, jeszcze jednego marudera stać. Człowieku, oni mnie tutaj zaspamują zaraz tymi moździerzami. To się robi coraz bardziej niebezpieczne. ten łatwy staje się coraz trudniejszy w każdym. No właśnie, ja nie rozumiem, o co tu chodzi. Dobra, idę i zrobię tutaj Suzuki. Biegnij, biegnij. Dobra. Wycofaj się. Czekaj, muszę sobie zrobić miejsce na drugi czołg. O ja, aż dwa oddziały piechoty muszę zabić. I trudno. Kto się poświęci dla dobra narodu? Wy? No. Teraz saperów mi nie starcza, żeby to wszystko naprawiać. Poszedłem na śmierć, to od razu jakiś czołg wjechał na mój most. Do boju! O, brawo! To co, ja poślę za tobą Shermany, nie? Aśli, ja ich wysłam na śmierć. Ale coś tu... Aha, bo tu jest ten sprzęt. O kurde, nie. Tracę, to zrobię następne. No tego jest tutaj. Jednego straciłem. Mordę. No dawaj, dawaj, dawaj tam. Uah, pięknie. Mnie ten Shermana muszę zrobić. Wycofuję Shermana, któremu urwało lufę. Ale mnie biwa na góry dodało. Chcę naprawić to stanowisko karabinu. O fuck, powiem ci, że no ciężko. Trudniej niż wczoraj. Zdecydowanie. No, zdecydowanie. To jest zasoby? Nie, ja też potrzebuję teraz. Dostaniesz następny. Kurde. Za mój most powoli zaczynają przyjeżdżać też. Tam od północy? Nie, południa. Aha, od południa? Na północy to mam snajpera, to nie... O, tam jakieś działo leży puste, to chyba ktoś zginął od snajpera. Tam jakieś rzeczy się dzieją na północy. Dobra, mam chwilę spokoju. Chyba. O, za to do mnie teraz. Już nie mam. Aha, do ciebie też. Muszę wycofać linię obrony. Bo tutaj moździerze mają zasięg. Teraz zaczęli przyjeżdżać masowo. Kurde. Reporting they have destroyed a German target. Dobra, jak coś to ja dysponuję jeszcze 2 Cromwellami. No u mnie drugi Sherman dojeżdża. No ty głupi Shermanie, ty debilu. Ale on jest upośledzony. Skosił wszystkie worki z piaskiem. I teraz moja piechota stoi i się patrzy. Nie wiem, co się dzieje. Masz tutaj jakichś swoich saperów, czy nie? Coś tu mam obok. Bo mi by tam trzeba było naprawić Shermana. Bo mam do połowy. Gdzie nie? Bo ja nie mogę wyprodukować na razie. Dobra, poślę kogoś na śmierć, bo to kurczę... Nie mam kogo produkować, a potrzebuję saperów, a nie strzelców, nie? Mhm. No nie. rozumnie zaczęli atak. Atakować! Dobra, zdychajcie. Ale się trzymają długo. Dobra. Obstrzelany i załatwiony oddział. O kurde, trzeba coś zorganizować, bo już od południa mi tam wejść. Masowo. Dobra. Oddział saperów. Tylko sieli mi wszystkie oddział piechoty. Została jakaś resztka. Jak możesz, to prześlij swoich saperów szybko do mojego działka karabinu maszynowego, Vickersa. Zdążę już chyba. Spróbuj. Dobra, coś tam się zaczęło dziać. Poza kontrolą jest, zaraz wybuchnie. No stój, już, wybuchnij! Wow, fuck! O, no dział ten Vickers się zaeksplodował. No to już robi się ciężko. Ile tego tu jest? No ale te moździerze strasznie daleko tutaj duży zasięg mają. W ogóle ile oni mają pojazdów, człowieku? O właśnie, widzę, że podjeżdżasz swoimi. Bardzo dobrze. Bo tu nie ma już innego wyjścia, tu trzeba wpieprzyć się tymi pojazdami i tyle, nie? No. Albo nam się uda, albo i tak się nam nie uda. No. Czy ja dostanę w końcu moich saperów? Dobra, na razie widzę... Na południu coś. Zaczynałem się budzić. Zaraz zobaczysz, co ja teraz zrobię. No tak. Kamikadze. Poszły dymy. On jeszcze żyje. Tam akurat... Ale podjechali, widziałeś to? No. Piękne to było. O, jeszcze tutaj poza kontrolą mają. Zarąbiście. Ej, wjeżdżamy. Dawaj tymi Shermanami. Przynajmniej im tam trochę, wiesz. Ja podeślę jeszcze dwa sprzęty do piechoty. O, ale mi na południe teraz zrobili wejście. Tylko wjedź tam kawałek dalej i odpal to swoje narzędzie przeciwko piechocie. Tak dążę. No ja podjeżdżam już tymi sprzętami przeciwko... Zablokowałeś mnie. Do boju. Co teraz, cweluchy? Dobra. Kombaj przodem. Ej, moździerz tu jakiś strzela. Nie tylko moździerz. Idzie piechota. O, fuck. Wycofuję czołg, bo dostałem strasznie, ale silnik chyba oberwał. I to Sherman. Ja tam próbuję sobie podjechać na południe. O, no i dupa. Nie, nie mam szans chyba już. Zaraz zobaczę, może się uda to wycofać. Dobra. O nie, działo. Następny dział. To nie, to chyba moździerz jest. A, główne działo mi zniszczyli. Nie, nie mam... Stracę Shermana za chwilę. Ach, za mało mam amunicji. Kurczę. Cofnij się, cofnij. Sherman się... A, i poza kontrolą chyba jest. Wybuchnie. Muszę się wycofać, a jak ty? Ja coś tam na południu się staram. No nie, nowe działo im wyjechało. To chyba ten już nie przetrwa. No cofać się, cofać się, cofać. No ale zrobiliśmy im tutaj mały porządek, nie? Jakby no. Nie patrzeć. Dobra. Zobaczymy, może się uda to miejsce zabezpieczyć. Masz tu saperów blisko mojego czołgu uszkodzonego. Jakbyś mógł ich tam wysłać, to byłbym wdzięczny. Na razie obserwuję Shermana. Dobra. Który stara się walczyć, ale niestety on ma mechanika, a ja nie. Tak jak w Battlefieldzie, to samo. Ktoś go naprawia od tyłu, to wygrał. Regularna bitwa. Wycofali się, dobra. Próbuję przejąć to paliwo. O kurde, miotaczem ognia jedzie po moich. Ej, wcześniej nie mieli miotacze ognia. Mieli, tylko że nie zdążyli ich użyć. Aha. Kurde, skasował mi ten. O, ale biegał mi się pali. Dobra. Oj, z czego ja tak dostaję tutaj? Czy podjechał czymś przeciwpancernym? Mój Cromwell wycierpiał troszkę. O, podpala mi znowu czołg. Nie, jest coś tam, dobra. Jakbyś teraz mógł, to podeślij mechaników właśnie do drugiego, dokładnie. O ja cię, o ja cię. Co tu się dzieje? My team's ready, sir. Try not to be long. Taking it over there now. Tank ready for combat. What the hell? They still have us! Taking fire! Nice one, lad! Loosen the bomb! Get out of here, lad! Ready for action! Uciekaj, uciekaj. Dobra. Muszę się delikatnie cofnąć. Ja też. Cromwellem. Zginie. Zamiast się cofnąć, to telepie się. Ej. Tutaj moździerz ma zasięg, tutaj nic nie zrobię. Przerąbane. No przekręć się. Kurde, nie mam amunicji, żeby sobie zrzuty jakieś zrobić. Cofać się, cofać się, cofać się, cofać się, cofać się. Dobra, posyłam tam Shermana. O, pięknie, piechota zniszczona. Zmieciona z powierzchni ziemi. Dobra. Wow, z czego tak? O, główne działo ma zniszczone. Naprawiają. Zobaczę, może uda się... O! Dobra, padł. O, straciłem sabera. No, Sherman do boju. Ole, tam przypieprzył. A, czy ktoś wołał Shermany? Właśnie, mógłby się zrobić, ale mam chyba tak. Shermany na zamówienie. Szybko sklepałem z poprzednich. Zatrudniłem Polaków. Znowu taka metalowa Ikea, tak? Ha. Uciekaj, uciekaj, chłopie. Bo się zjarasz! O, widziałeś? To jest dopiero dowódca, nie? Podbiegł, zrzucił artylerię, jeszcze uciekł. No właśnie. O, widzę, że tutaj... O, stary. Szacun. Szacun, aż miło na to popatrzeć. Wszyscy mi zginęli, tylko tyle mi zostało. Ja teraz też wyślę moich na śmierć i wybuduję, w końcu ukończę może jednego jeszcze Shermana. Czekaj, czekaj z tym atakiem. Jeszcze? Tak, bo ja wybuduję, mam tam dokończonego prawie Shermana, tylko wiesz... No miejsce, limit populacji, no. Wyślę moich na śmierć i dopiero pojedziemy. Kurde, nie mam tu naprawiać. To jest nieprzyjemne. Nacieram. Ofensywa, ależ oddział, kurde, stary. Podchodzę pod znacznik paliwowy. Jeżeli to się uda przejąć, to będziemy mieli paliwo. Moi ludzie są już bardzo blisko. Zaczynają przejmować. Zaczyna ostrzeliwać ich moździerz. O fuck. Ja się muszę przejmuję. Przejmuję. Czy się uda? Wow, moździerz. Chyba się nie uda. Przeczołgać się, panowie, przeczołgać się. Z drugiej strony. Oj, moździerz tu strzelił, wyczuł chyba moje zamiary, no i dupa. Ale świetnie, teraz Sherman gotowy, tak. Gotowy jesteś do natarcia? Ja tu na południu coś próbuję odepchnąć. I działo mnie tutaj, skosiło jednego prawie. Dobra, ja chyba jestem gotowy. Jakby ktoś mi dał mechanika na chwilę. Bo ja praktycznie jestem na 4 Shermany. Bo ten ma resztkę życia. To gdzie mam teraz jechać? Bo ja już mam 2 czołgi przeciwko piechocie i 2 Shermany. Jakieś plany? Ja muszę wczoraj na mechanika. Generalnie to mi też by się przydał. No nie, Maruder. Zasraniec rozwalił mi Shermana. Kurde, nie wiem gdzie ich chować. Dobra, wbijamy czy nie? Na zasięg. Możemy wpadać. No ja wpadłem już. No ja tutaj patrzę na tego kolesia i się zastanawiam, skąd on wie, że tam jest moja baza. Ma dobry zasięg widzenia. Ale tam się dzieje, stary, musisz to dokończyć. Dlaczego moi nie jadą? Przesuń wóz dowodzenia, bo chyba... No nie staram się. Chciałem w ogóle wycofać, wiesz, dlatego. Hmm? Ale podskoczył, widziałeś? O lol. Czołg skacze. Jupi, wygraliśmy. No fajne masz Shermany, stary, tresowane? No. Dużo zajęło czasu i pieniędzy, ale... No co do mnie strzela? Rozjechać mi się nie wytrzyma. To działo to ma fajny zasięg. Dużo mnie nas tu widzą. Kurde, najgorszy jest ten moździerz, nie? Z tej strony. A słabe jest też to, że ja tam mam marny zasięg. Gdybym nawet chciał. Chyba, żebym wbiegł na most. Mogę zaryzykować. Dobra, zrzuciłem tam nalot. Pięty zjeżdżam na południową bazę. Jedź. Zobaczymy, czy uda mi się to utrzymać. Zygna się z życiem powoli, ale... Za mało zasobów. Szybciej. Jeszcze jeden nalot na ten budynek. Gotowy? Poszedł! Wycofaj się, kapitanie. Ło, ile tam tego było. O! Coś pięknego. Jak tam z tą południową bazą? Ciężko. O, to... Ten maruder to... Jaki to ma zasięg. Siłę ognia i celność, wszystko. Jak tego nie rozwalą, to ja nic nie zrobię. Czym ja tutaj jeszcze dysponuję? NCOs reporting they have destroyed a German target. No gincie! Dobra, wysyłam moją ekipę, może uda się przejąć to paliwo. Ale osaczeni! Pięknie, spieprzać ciecie! Ach, to jest to. Najgorszy jest moździerz, ale da się go też załatwić. Strasznie dużo tutaj piechoty ich biegnie, wiesz? A i teraz nie dam rady, wycofaj się. Fuck. Ej, ktoś mi rozwalił budynki. Przy brzegu. Silnik mi skasowali, zaraz stracę Cromwella. Ale przejmę. Tak, straciłem Cromwella. Prawie przejąłem już punkt. Moździerz wali, ale przejmuję. Trzymam się, utrzymuję stanowisko. Punkt zajęty. Działo przeciwpancerne, jeden marder mnie rozwalił. 5 Shermanów. Wycofuję się. NCOs reporting they have destroyed a German target. Dobra, punkt przejąłem. Mógł tutaj zrzucić sobie saperów. No szybciej. Co ty robisz, idioto? No rób ten nalot szybciej, bo to trzeba oczyścić teren. Podjechać. Przejmujemy. Dobra, punkt przejęty z powrotem. Ha! Utrzymuję ten punkt. Sajgon, jak tam? Mi został jeden czołg, ale nie mają obrony w środku. Oni tu cały czas podjeżdżają od południa, ale punkt cały czas przejęty, ten paliwowy, nie? Mhm. Ale tracę ostatni czołg. Dobra, mam dwa nowe Shermany. Ja ten tutaj jeden heroicznie walczy w ich bazie. Przemieszczam się. Straciłem Shermana. Za chwilę możemy stracić punkt, będzie niedobrze. Ale już tam jadę z Shermanami, więc może się uda. Ja zrzuciłem nalot na ten most. Oj, przyjmują punkt, niedobrze. Nalotu nie zrobię, bo mam za mało. Ja zrobiłem tam na moście, zniszczyłem działo chyba i trochę piechoty. Oj, Javeliny, cofaj się. Kto mi rozwalił tego Shermana? Chwilę nie patrzyłem i już na mnie coś tam stało. Cholera. Dobra. Podjeżdżają tutaj czymś konkretnym. Wysyłam piechotę na śmierć. Moździerz mnie chyba dobił. Dobra, straciliśmy punkt paliwowy znowu. A jak tam u ciebie? Okej, ja zrzuciłem spadochroniarzy. No widzę. A trzymają się, kurczę, mocno. O, straciłem Shermana, człowieku, co tu się dzieje? Granat! Cofać się. Rzuć ten wybrany granat tam. Pieprzonym Javelinem dają nieźle. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie cisza. Ale starcie. O jacie. A oni tu uparcie naprawiają mędy. Cały czas próbuję wyprodukować saperów i mi to nie wychodzi. Ja teraz rozpocząłem nową taktykę i całą masę spadochroniarzy mam zamiar tam zrzucić. Tam na południową bazę? Tak. Kurczę, najgorzej, że oni z tymi Javelina... O, stary nie miał szans. O fuck. Wyprodukować mi tych moich... O, są. Muszę ponaprawiać parę rzeczy. NCO's reporting they have destroyed a German target. Da radę ten Sherman? Chyba da. Dobra, muszę działo naprawić. Tak. Produkuję Shermany ponownie. Ja też. Ale powiem ci, że to będzie naprawdę ciężkie. Ciężkie i długie. O kurczę. Fuck. Już walczymy 2 godziny. O, półtorej, no. Dwie? Półtorej, bo tam była przerwa. Półtorej. Było już w mordy. Szybko zlatuje, nie? No. A trzeba to wygrać. Dobra, mam nowe Shermany. Co? Nowe Shermany mam, mówię. A czym ty tutaj jedziesz? I czemu tak dużo? Sporo ich masz, powiem ci. Odbudowały się w końcu. No, ile tego przetrwali. Spoko, dadzą radę chłopaki. No i coś mnie zaatakowało, mówię. A ten Sherman jest przyśledzony, nie umie jeździć. Dobra, wycofują się. Ach, co to było? Chyba Javelin próbował. Z czym oni tutaj przyjechali? Stuk. Czwórka. Czwórka już? Nie. No. Już czwórkę wydali. Kimendy. I co tu zrobić? Mi zostało tylko działo Bosfor i Sherman. Aj, Sherman oberwał. Przydałoby się wsparcie tych twoich czołgów, które tam z tyłu stoją. One się grzeją. Już nie ma do czegoś, zginęli. Gdyby oni umieli trochę lepiej jeździć. Bo jak już jedzie ich za dużo, to się wszyscy telepią. Dobra, jak dorobi mi się jeszcze jeden, to możemy wbijać jak chcesz. Okej. Okay. Będzie całkiem solidna ekipa. Mam 2 ekipy też naprawcze, nie? Mhm. O, to się przyda. No. To się przyda. Ale przydałby się też zwykły czołg do przeciwko piechocie, ale akurat takiego nie wyprodukowałem. Widzę, że tam wjeżdżać, bo już do mnie strzelają przeciwpancernymi. To wiedź pod tą, pod paliwo. Ja już też podjeżdżam. Przejadę? Przejadę. Co, jedziemy na południe? Tak. No to dawaj. Chyba że moje dywizje mają prowadzić. Ale to wygląda, ja... Twoje muszą przetrwać jak najdłużej. Co? Mówię, twoje muszą przetrwać jak najdłużej. Jedź. No Shermany są dobre przeciwko piechocie w sumie, ale... O, nie ma działał przeciwpancernych z lewej wyjątkowo, no to wjeżdżamy do bazy od razu. O, widzisz 2 strzały, gdy wychodnie się poszły. Gdzieś zgubiłem jednego Shermana, o jedzie. Z imprezy wracał pewnie. No i coś mnie tu jakiś moździerz przymocnął. I nie mogę stać w miejscu, bo teraz do mnie moździerz. Obrywam tam od tyłu, wiesz? Ale nie patrzę na to i podjeżdżam im pod koszary. Napieprzam w koszary. Ty? Od tyłu Javeliny! O w dupę. O, tak, że moi wjechali, to już nie dojadą pewnie. Dobra, postaram się rozbić te koszary, nie? Poszły koszary. Okej. Staram się rozwalić piechotę. To mość jeżdża, to mają cenność dobrą. Dobra, zginął. Rozwalić to działo. No pakuje we mnie. Jakbyś mógł osłonić mojego Shermana. Tego najbardziej na prawo. Zaraz im rozniesiemy w pył kryje kaserne. Tak, zaraz to dobra, poszło. Wincie śminie, no, dobrze. Zaraz bunkier pójdzie. Poszedł. Ale demolka. Zaraz bada główna pójdzie. Już też Shermany pakują. I proszę Państwa, sypiemy się. Piękna sprawa. Dobra, przydaliby się mechanicy. Zaraz ich tutaj, chociaż nie, lepiej żeby... My musimy tam podejść w ogóle, wiesz? No właśnie. Także wbijamy od południa, centralnie, tak jak przyjechaliśmy. Będzie ciężko dalej wejść. Dawaj, dawaj, dawaj. No i tak nie ma wyjścia, nie będziemy tu stać przecież. Taką dywizją pancerną powinniśmy dać radę, wiesz, utrzymać to skrzyżowanie. Na razie to jest najważniejsze, pamiętasz wczoraj? Mhm. Tutaj postawy zobaczymy. Weź ich tutaj, ustaw 3 w tamtą stronę, niech stoją, dobra? Ja ustawię moje tutaj, albo nie, ja podjadę centralnie tam. O, jest! Ha! Jeden strzał, widziałeś? Nie, właśnie nie patrzyłem. A, coś pięknego, bo tyłem stał, idiota. No, to ty podjedź, zrób przejście dla tych, dla mechaników, a ja tu będę. No tak zrobię właśnie. A przy okazji chcesz zaopatrzenie? Naprawiają go. Ej, Javeliny, Javeliny! Nie wiem czy nie dostałem. Dobra, są pod ostrzałem bazy. Dobra, zginęli. Dobra, 2 brygady mechaników. Go, go, go. Ale tu to ciężko wygląda. Potrzebuję chyba... Nie wiem, czy oni dadzą radę, wiesz? Powinni dać. Teraz zobaczymy, co tu się dzieje. Dobra, odparłem atak i już podążam do ciebie. O, wiem, co mogę zrobić. Ostrzeliwują mnie z lewej strony. Przyjmuję punkt. Okej. Ja wyślę saperów i wysadzę tam ten mątek, jak się da. Jeśli nie będą strzelać za mocno. Naprawiam ci czołg pierwszy. Nie zdążyłem. Zaatakowano pojazd. Chyba nie strzela niby. O, Maruder tam co siedzi. Dobra, jestem tu już z ekipą. Ja ich też przysłałem, bo jakiś miałem w bazie. Może zdążę wtedy. Ale wszystkich mi wybili. Muszę się cofnąć. Cofaj, cofaj, bo tam ten Marder jest. No strasznie wielki zasięg. Nie dam rady. Szały. Zablokowali mnie. Jeszcze się mój ten odwrócił tyłem. O, twoi biegną. No jakby się udało. Tak, tylko że ja mam praktycznie pustą obronę teraz. No tak, to Bofors. Dobra, będzie dobrze. Jadą kolejne moje dwa Shermany. Ja już niestety więcej nie zrobię. Moi tylko czekają na dalszy rozkaz ataku. Okej. O! Jeden moździerz trafił cię w ten czołg i od góry i zabił dwóch moich mechaników. Super, super. No powinni spanikować i uciec, tak? O! Już ich nie ma na tym świecie. Szybko. Szybko do napraw resztę tego jednego, co z tyłu stoi chociaż jeszcze i jedziemy. Robi się. Jeszcze mogę kogoś naprawić. O, tego ja jeszcze rzucę sobie spadochroniarzy, żeby pilnowali tego sztabu, żeby nikt nie chciał go naprawić. To nie wiem co zrobić, ale dobra, jedziemy. Ja tutaj mam 3 Shermany, to pojedziemy na kilka Shermanów po prostu. A, powinno być ok. Ok, moja ekipa pancerna wjeżdża, a ja tutaj mam już dwie nowe ekipy, żeby naprawiać. Spróbuję tu przysyłać, albo nie będę ich tu przysyłał, tylko obstawię ten. Tak, niech oni tam pilnują na razie. Mhm. O! Ło! 4 Shermany huknęły, to... Ja potrzebuję jeszcze naprawy. Wow! Została mi jedna ekipa. Musimy jeszcze chwilę zaczekać, bo ten mój jeden Sherman potrzebuje naprawy. Wytrzymasz? Tak, tak. Dopóki nie przyjadą przeciw pancerni, to tak. Ten motor ciągle odjeżdża, podjeżdża. Stany jest. Nie, no działo jest. Dobra, ja muszę tam wjechać szybko, bo to działo to mnie zniszczy. No, 2 strzały i 2 dzieci życia już padło. Nacierają. Dobra, obroniłem tego Shermana, przeżył. To przydałby się naprawa szybka. Gdzie jesteś? Który Sherman? Najbardziej wysunięty do góry jest. Wow! Już tam idę. No, on ten... tankował normalnie... tego. Działo przeciwpancerne. Już tam się przemieszczam. Od północy mogą nas zaatakować, uważaj tam. No nie! I moździerz trafił, akurat jak nim ruszałem. Jebać moździerze, uuuu. Zadzwonię na policję. On tam siedzą z tym moździerzem, no. Dobra, wbijamy tam, wbijamy. No idzie. Cały czas pakuj do przodu, ile wlezie. Żeby wjechać tam i rozpieprzyć. O, no akurat nowy maruder zrobił. 2 marudery, Jezus. No strzelajcie w tą stronę marudery. Olać piechotę. Główne działo zniszczone, to teraz drugiego strzelajcie. Dobra. Sytuacja tutaj u mnie w miarę opanowana. Gdzie masz marudery? Już rozwaliłem, tylko że... Dobra, świetna robota. Shermana i drugiego prawie. Koszary mamy po prawej, nie wiem czy widzisz? To koszary? No. Tak, nie. No rozwalcie to, co robi pojazdy najpierw. Czemu moi strzelają we wszystko, ponieważ to co widzi? A ja przyjmuję niezłe uderzenia teraz. No, kasować to, panowie, szybciej, szybciej, szybciej. No jeszcze dwa strzały i powinno być po sprawie. Ogień! Dobra, poszło. Jest. No to zaraz powinno być po jednym budynku z 40. Jezu, oni tu budują coś. Na pewno Maruder z tego wyjedziesz. Szybciej. Dobra. Szajze. Rozpieprzyć ich, rozpieprzyć! Taki gówniany pojazd wystawili. Rozstrzeliwuję bunkier. Dobra, poszedł. Ja tu już prawie bazę zniszczyłem. Znaczy budynki w bazie, bo baza jeszcze sobie stoi i ma się mnie najgorzej. Niestety. Zaraz tam podjadę. Okej. Okay. O, jak wybuchło. Jezu, co to jest? Jak panterę wywali. Ja je buch. Wycofaj się w takim razie. Jesteśmy w głębokiej, normalnie ogromnej dupie. Jeśli to nie przegra. Musisz Shermanami krato rozwalić. Dobra, za moment. O, jedzie sobie tędy, skubany. Uciekajcie, chłopaki, to śmierć nas czeka tutaj. Szybko od tyłu ich zajechać. No, dawaj, dawaj, dawaj. Ja tutaj przyjmę uderzenie, ale za chwilę stracę pierwszego Shermana. Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Tego się nie spodziewał, co? Aha, pokaż dupę. Pięknie, teraz mi pokaż dupę. O tak, tylko tego nam było trzeba. No to teraz już w ogóle sobie. To już po nim. OGIEń! Nie, on nie może uciec. Taki może tylko jeden wjechać na ten. Jak dobra, poszedł. No, jest. Dawaj na bazę. No nie, jeszcze działo tu jest. Straciłem 4 mana? Nie. Są 3, gdzie jest trzeci? Tam gdzieś. Główny dział zniszczony, o. Widzę. To mi się przydał ten Sherman. Ja chyba jednego straciłem. Tak, straciłem 2 Shermany. Dobra, rozwaliło się. Dobra, wysyłam wsparcie. Nowych, świeżych Shermanów. Jeszcze pachną świeżością. ona jeszcze produkuje. Teraz tutaj baza się rozpadnie. Kurde, przydałoby się przyjmować te punkty wszystkie, jakie są. Tu mam spadochroniarzy, to oni mogą ten przejąć. Ja tu staram się przejąć coś. Mhm. Mój mniej punktów, tym oni mają mniej punktów, mhm. No. Dobra, baza się rozpadła. Nie wiem dlaczego produkuje mi się, kurczę... Oddziały piechoty mi się produkują, tak jakby same? Ja nie wiem, o co chodzi. Ja ich nie ustawiałem. No, one wychodzą od lekarza. Aha, to może tak. Dobra. Mam tutaj oddział, który muszę podesłać, żeby naprawiali nas. No, nie wierzę. Oj, niedobrze. Wolniej, chłopie, no, wytrzymał długo. Ten Sherman wytrzymał, przyjechało wsparcie i akurat musiał zginąć. Ech. No, nie dajcie dupy, panowie. Rozwalony. I od razu miejsce na nowe Shermany się zrobiło. Jeszcze więcej niż było. Dobra, tam się postaram utrzymać. No, u mnie się niby produkuje cały czas, ale to takie dziwne trochę jest. Ja spróbuję zburzyć ten most, ale to będzie ciężko chyba takim nalotem. Oje, udało się, zburzyłem. Czekaj, muszę na chwilę pójść, zaraz przyjdę. Dobra. Dobra, trzeba tutaj się będzie przemieścić. Germans have penetrated the lines and are trying to take a sector. A, pięknie, główne działo zniszczone. A tam trzeba będzie i tak wparować, bo to trzeba przejąć. Dobra, to się chyba uda. Kolejne Shermany. Oj, niedobrze. Myślałem, że tu sobie dadzą radę, przecież tu to żołnierzy przyprowadziłem, no coś tutaj marnie wyszło. Marny plan był. Motocyklem jeszcze ktoś pocisnął. No chodźcie, chodźcie, chłopaki. Ja mam tu dla was niespodziankę małą. Skaczące Shermany nadciągają. Jeszcze jeden. Nie, oni nie mogą tego przetrwać już. Dobrze, silnik się pali. Dobrze, to jadą moi nowi chłopcy? Ech, mnie tam zagadują, czekaj, już jadę, idziemy ich zniszczyć. No dawaj, dawaj, dawaj. Ja tu podesłałem dwie brygady, które miałem naprawiać i gówno z tego wyszło. Ale jadą trzy nowe, świeżutkie Shermany. Ja podesłałem małą brygadkę na ich bazę. Okej, ja tam też zaraz wpadnę. Nie wiem, czy zdążysz. Widzę to. Okej. O, coś walczyli ze mną, widzę, jak mi nie było. Bo mam uszkodzony czołg jeden. A możliwe. Możliwe. Wykorzystali chwilę, że mnie nie ma i o. Tylko tak umieją walczyć, jak się nie bronię. Dobra. Podjeżdżam dalej. Chyba zdążę tam coś jeszcze zepsuć. Szybciej, chłopaki! Czekaj, tu mam bunkier do zepsucia. Uff, dobrze, odwróć ich uwagę. O, niedługo wytrzyma ten bunkier. Ich baza też. No ogień, ładować to. Szybciej. Dobra, poszło. Gdzie ta baza? Jakiś koleś mi w plecy rzuca granatami. Jezu, jak tu obstawiłeś tymi czołgami? Patrz, jak tam się za krzakiem schowali, cwaniaki. Myślę, że ich nie widać. No. Jest, nie zdążyj. Ale się jeszcze nie skończyło, bo... Bo nie wiem co, ale się nie skończyło. Dobra. Ostrzeliwuje jakiś klasztor, czy co to jest tam? Antychryst. Przodem, panowie, się ustawić przodem. No dobra, pomogę ci. Tyle strzelam. Jakaś piechota wyskoczyła. Tu jeszcze jakiś moździerzysta mi tutaj. O, dobra. Gitarę zawracał. Kasujemy to. O, ale... To jest demolka, co? To jest symulator wyburzania. W takiej trochę niemieckiej wersji. Jakie strzały, dobra. Chyba... O, wali się, dobra. Zwycięstwo. Udało się w końcu tego dokonać. Uff. Nie było łatwo. O. Dobra, to w takim razie co? Czas na kody do rozdania, także... napiszcie teraz na czacie, wszystkie te osoby niech napiszą na czacie, które posiadają podstawkę i chciałyby otrzymać kod. Zobaczymy, ile osób będzie. A ja znowu. A dziękujemy, dziękujemy. Za gratulacje, udało się. Słyszysz? Co? Może na chwilę zniknąć jeszcze. Dobra, 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 spoko. Wróciłem dokończyć i Z2. Dobra. Czy zagramy jeszcze? Nie wiem. Ale na pewno chciałbym wam teraz przekazać kody do gry. Przede wszystkim. Tylko najpierw, tak jak mówię, napiszcie, kto ma podstawkę i kto jest zainteresowany, bo mam do rozdania oczywiście dwa kody. Przypominam, są to kody do dodatku Company of Heroes Tales of Valor. Ja nie mam podstawki, ale jak wygram, to kupuję. A, weź, bo chcę dołączyć, to dajcie. Dawno nie grałem, może zmiana gry. W CD Action było, no dokładnie, było kiedyś chyba. Widzę, że Cisu ma podstawkę, Kakashi ma podstawkę. Dobrze czytam? Serio, panowie, napiszcie, bo chciałbym wam te kody po prostu przesłać. Cisu, okej, dobra. To dzisiaj Cisu dostaje, nie wiem, czy czytam twój nick dobrze, kod do dodatku. Tylko teraz jedna ważna sprawa. Napisz mi proszę swój nick na YouTube, to ci wyślę ten kod w wiadomości prywatnej. Bo chciałbym sobie zapisać. Jaki masz nick na YouTube? Napisz tutaj oczywiście. Powróciłem. Okej, no to Cisu został wybrany jako pierwszy do otrzymania kodu. I co? I Conquest Konar chyba ma podstawkę, pisze. W sumie to ty, Sajgon, wybierz drugą osobę. Jak to jest? Zaraz sprawdzę. Tylko musi mi się wyłączyć gra. Cisu 668. Także do ciebie, Cisu 668, napiszę wiadomość prywatną i tam otrzymasz kod do dodatku. No ale, Pawku, pisałeś, że masz już dodatek. No ale dobra, Sajgon, ty wybieraj. No. Tam właśnie, wcześniej pisał... Zaraz ci powiem kto. Coś mi się zwiesiło i nie mogę wyjść. Conquest Konar. Nie wiem, czy też czytam dobrze nick. Pisał, że ma podstawkę. Kakashi pisze, że wyślę inkwizycję, jak go nie wybierzesz. No to Kakashi, ty już nie wygrałeś. Czekam. Otworzę drzwi nawet. Kurde, ale mi teraz... O, jest. Pawku, jeżeli posiadasz oryginalną wersję gry, to jak najbardziej możesz z nami pograć na multiku, nawet nie posiadając dodatków, bo tylko trzeba wybrać te mapy z podstawki. Kogo mam do wyboru? Ze wszystkich mam wybierać? No, to znaczy nie, to osoby, które tutaj piszą, że po prostu chcą i że posiadają podstawek. Także ja widzę na razie Conquestę tylko. Kto wykupi Sajgotinowi premium na RedTube, dostanie kod. To jest dobry konkurs, to mi się podoba. No, to jest coraz fajniejszy konkurs. No, czekam na propozycję. No, musicie się jakoś podlizać Sajgotinowi, jak chcecie kod otrzymać. Na razie zwycięzcą pierwszym jest Cisu 668, w sumie nie jest zwycięzcą, tylko wybrańcem, no ale na razie będzie to w ten sposób, po prostu, a w przyszłych konkursach może coś zorganizujemy takiego, co trzeba będzie coś wykonać, zrobić. Dany, czy mogę zrobić patriotyczny spam? Szykol, no ale masz 30 sekund na spam. Raz, 30. Koniec. O. Ojej, jak nagle wszyscy mnie lubią. Niwisz czasem. No. Nie, Sajgon, wybierz, żebyśmy tutaj nie przeciągali, nie? Wybierz jeszcze jedną osobę. No to ja już powiedziałem, jak zostaliśmy przy tym RedTubie i pierwszy, który zaproponował RedTube'a, to Dark Spec za ten doskonały pomysł. Jeśli bierzesz w tym udział, to wygrałeś. Dark Spec, napisz, czy ty masz dodatek, podstawkę, bo ty chyba coś pisałeś do mnie w tej sprawie. Nie wiem, już nie pamiętam dokładnie. Tak, następnym razem do wygrania będą skarpetki Pumy. Dark Spec nie chce, więc wybierz kogoś innego. Bo mówi, że nie ma gry. No to kręcąc się w tej tematyce, MacBackus pierwszy zaproponował, że kupi. Tylko czy MacBackus chciał? To też tutaj ten czat tyle mnie ominęło, że no nie wiem. Nie, dawaj, Sajgon, serio, bo to nie ma sensu tak przedłużać. No i żeś najtrudniejsze mi tutaj zostawił dla mnie. No jak najtrudniejsze? Trzeba jakoś wybrać. Jeden będzie zadowolony, a reszta się obrazi. No jak się obrazi? Przecież konkursy będą kolejne kody do gier, do rozdania, może coś wykombinujemy, może jeszcze będą też do Company of Heroes. Dobra, to masz kozer, weź sobie. Masz, ciesz się. Kozerowi? Raz ci coś dam, a potem będę tylko wysyłał rachunki najwyżej. Okej, czyli osoby, które posiadają w tym momencie Company of Heroes, to wiecie mniej więcej już, jakie niki mamy w grze. Możecie wysłać nam zapro, jak chcecie z nami pograć. Na pewno będziemy live organizować jeszcze, więc będzie można śmiało z nami grać. Oczywiście poza live'em też. Chętnie, myślę, że się nauczymy czegoś nowego, Sajgon, jak ktoś potrafi coś ciekawego, nie? Tak, jak coś umieją, to niech się zgłaszają. Dobra. To w takim razie drugą osobą wybraną będzie Kozer. Z ciężkim sercem, ale niech będzie. No już trudno. Niech będzie, tak. Może jak dostanie tą nagrodę, to się tak pójdzie i nie będziemy go widzieć. No, może tak. Okej. To co, na dzisiaj, jeżeli chodzi o streama, to by było tyle. Co do tych kolejnych streamów, oczywiście damy wam znać. Będą na pewno nagrody. Tak jak mówię, na razie nie będziemy zdradzać, nie? Co to będą za gry. No, to są tajemnica. Taka tajemnica, tak. Top secret. Dokładnie, top secret. To co, trzymajcie się chłopaki. Dziękujemy wam serdecznie za uwagę i grajmy dalej w Company of Heroes, bo to naprawdę fajna gra. Także to wszystko na dzisiaj. Było nam niezmiernie niemiło. Oj, miło, przepraszam, pomyliło mi się. Oj tam, zdarza się. Także co? Masz coś do dodania, Sajgon? Bitwa piękna, nie? Nie narzekam. Pancerne starcia były bardzo interesujące, tak. No, wciągające na pewno jest. Dobra, trzymajcie się, na razie. Dzięki za to, że byliście. Pa, pa.